pierwsze miejsce w kategorii babka ziemniaczana w klasyfikacji indywidualnej amatorskiej. Pierwsze miejsce właśnie pani Joanna Ciereszko. Gratulujemy. Drugie miejsce w tej samej kategorii pani Genoveva Sochu jest u nas tutaj już z nami na scenie. Gratuluję bardzo. Trzecie miejsce na podium, tak jak powiedziałem, była bardzo rywalizacja wyrównana. Gospodarstwo agroturystyczne Dom nad Biebrzą. Serdecznie też zapraszam do tego gospodarstwa. Tak patrzę, czyli pierwsze miejsce w kategorii kiszka ziemniaczana w klasyfikacji indywidualnej amatorskiej. Gospodarstwo agroturystyczne Dom nad Biebrzą. Gratulujemy. W kategorii kiszka ziemniaczana pani Beata i Małgorzata Karpowicz. Gratulujemy. No tak się składa, że Supraś reprezentację ma coraz mniejszą. Trzecie miejsce w kategorii kiszka ziemniaczana pani Elżbieta Radecka. Tak mi mama jest tutaj. Gratulujemy. Dyplom w 9. turnieju nalewek puszczańskich za zajęcie 1. miejsca w kategorii nalewek wytrawnych panu Mirosławowi Michalskiemu. Drugie miejsce w kategorii nalewek wytrawnych pan Mikołaj Kuźmicz. Bardzo serdecznie zapraszam. Jak wspominałem, w nalewkach słodkich było aż 15 różnych nalewek, 3 dogrywki. Pierwsze miejsce zajął pan Mikołaj Kuźmicz. W kategorii nalewek słodkich pan Grzegorz Lisowski. Serdecznie zapraszamy. Bardzo dobra. Ale już podajemy, którą wiśnia. Bardziej organizatorzy wiśnia. Powiem tak. Wygrały pierwsze miejsce i drugie. To są nalewki wiśniowe. Taka nasza klasyka praktycznie chyba tutaj Podlaska. Wiśnia jest wiśnia. Zgadza się. I mamy jeszcze trzy.